Konrad, szkoła gitarowa Goria. Patryk pyta, jaki jest najlepszy sposób na czystą i precyzyjną grę prawą ręką? Jakie ćwiczenia polecasz? Do Twojej dyspozycji oddaję materiały, które po obejrzeniu całego materiału nabiorą zdecydowanie więcej sensu. Bierz gitarę, zaczynamy. Rozważmy sobie problem precyzyjnej gry na gitarze w przypadku gry akordowej i w przypadku gry solowej. W pierwszym przypadku będziemy zwracali uwagę na dokładne granie pojedynczych dźwięków w środku akordów. Czyli co mam na myśli? Taką pracę prawej ręki, w której każdy dźwięk jest czysto słychać wewnątrz akordu. Wybieracie sobie dowolny akord, jaki chcecie w lewej ręce, taki, który Wam dobrze brzmi. I co będziemy robić? Będziemy uderzać pary strun. Pary strun, co mam na myśli? Czyli na przykład strunę szóstą i strunę piątą, strunę szóstą, czwartą, szóstą, trzecią, szóstą, drugą, szóstą, pierwszą. Czyli ćwiczenie będzie wyglądać w następujący sposób. To jest pierwsze ćwiczenie, które można wykonać, ćwicząc sobie w ten sposób granie pojedynczych dźwięków wewnątrz akordów. Taką wariacją tego byłoby granie tego samego ćwiczenia od każdej struny, tak? Czyli zaczynaliśmy od szóstej. Możemy zacząć od piątej. Od czwartej. Od trzeciej. Od drugiej. Równie dobrze możemy połączyć sobie te struny i zagrać je nadal parami, ale po większej ilości dźwięków, czyli na przykład po cztery razy. Czyli szóstą i pierwszą cztery razy. Szóstą drugą, szóstą trzecią, szóstą czwartą, szóstą piątą. Jaki jest cel tego ćwiczenia? To, żeby utrzymać pracę prawej ręki cały czas niezmienną. I lewa ręka, wiadomo, tutaj nic nie robi, bo trzyma czysto akord, tak? Czyli tutaj głównie ćwiczymy czucie strun, gdzie która struna się znajduje w prawej ręce. I chcesz wykonać to ćwiczenie w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie dostępne pary strun i atakować akordy zarówno uderzeniem z góry, jak i uderzeniem z dołu, żeby to nie była dla Ciebie żadna różnica, czy Ty masz uderzyć z góry, czy w górę, czy w dół. Bo ta praca powinna być niezmienna i cały czas naprzemienna. Następnym ćwiczeniem wewnątrz akordów byłoby granie sekwencji strun. Na przykład sekwencji strun po dwie struny naraz, czyli wyglądałaby ta praca tak. Tak już to robiliśmy. To by było to, powiedzmy, dwie struny, tak? Później możemy zagrać sekwencję strun po trzy struny. Zaczynając w górę, zaczynając w dół. To powinno nie mieć znaczenia. Czy zaczynasz w górę, czy w dół, zawsze te dźwięki powinny jednakowo dobrze wybrzmiewać, tak? Czyli mamy sekwencję strun po dwie, po trzy, po cztery, po pięć. Zagrałem 6, po 5 i po 6, to już zagrałem. I skupię się tutaj na tym, aby prawa ręka wykonywała jak najmniejsze ruchy, bardzo ekonomicznie, wszystko tutaj blisko mostka i blisko strun z prawej strony. Zobaczmy sobie teraz rolę prawej ręki w grze solowej. Zdarzają się tam takie sytuacje, gdzie w zagrywkach mamy zazwyczaj albo jeden dźwięk na jednej strunie, jeden na drugiej, dwa na jednej, jeden na drugiej, trzy na jednej, jeden na drugiej i później na przykład dwa na jednej, jeden na drugiej, dwa na jednej, dwa na drugiej, dwa na jednej, trzy na drugiej, trzy na jednej, jeden na drugiej, trzy na jednej, dwie na drugiej i trzy na jednej, i trzy na drugiej. I to wynika z budowy skali i z budowy instrumentu. Z takimi sytuacjami się spotkacie. I to ćwiczenie, które Wam pokażę właśnie tutaj, uderzy we wszystkie trudności wynikające z tych wszystkich zagrywek. Czyli jak to ćwiczenie będzie wyglądać? Bo zagrywki mogą się składać tak, zawsze z jednego dźwięku na jednej, z jednego na drugiej i z kombinacji dwóch dźwięków i trzech dźwięków. Czyli wszystkie nieregularne wartości grane będą przeważnie miksem dwójek i trójek.
czyli dwóch dźwięków i trzech dźwięków. Czyli jak na przykład mamy grać na 5, to będzie 2 plus 3. Jak mamy 6, to będzie 3 plus 3 albo 2 plus 2 plus 2. Rozumiecie? Czyli wszystkie te sytuacje, które to ćwiczenie zaadresuje, spotkacie w muzyce, w zagrywkach wykonywanych na gitarze. I to ćwiczenie będzie wyglądać w następujący sposób. Tutaj zagraliśmy wszystkie występujące, najczęściej w zagrywkach gitarowych, sytuacje, na jakie będzie narażona prawa ręka, czyli granie nieregularnych dźwięków. Tutaj zaznaczę Wam ten problem, w którym raz ręka zaczyna daną strunę grać w dół, a raz zaczyna grać w górę. I to ćwiczenie świetnie adresuje ten problem. Wariacją tego ćwiczenia byłoby oczywiście zagranie tego w odwrotny sposób, czyli zaczynając od struny najwyższej. Ćwiczcie sobie to ćwiczenie na dowolnej skali, na której teraz pracujecie. Docelowo nie powinno być ważne, czy zaczynasz od uderzenia w dół, czy od uderzenia w górę. Ręka powinna cały czas pracować naprzemiennie. A ćwiczenie właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, uwypukla ten problem za każdym razem, kiedy przychodzi nam zagrać nieregularną ilość dźwięków na gitarze. A jeśli chcecie wkurzyć wszystkich domowników, to po prostu grajcie sobie w kółko pająka. Czyli jeden dźwięk, jeden próg, ręka cały czas naprzemiennie. Jeśli dowiedziałeś się czegoś wartościowego, to polub to wideo, podziel się nim z innymi, subskrybuj i spodziewaj się więcej. Jeśli chcesz, abym pomógł rozwiązać Twoje gitarowe problemy, zostaw w komentarzu poniżej informację o tym, o czym chciałbyś następnym razem usłyszeć. Możesz też przyjść do mnie na lekcję. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie poniżej.